Serdecznie wszystkich Państwa powitać dzisiaj na takim uroczystym też podpisaniu umowy związanej z budową świetlicy wiejskiej w Karlinku. Za moimi, czy za naszymi plecami Państwo widzicie dotychczasową świetlicę wiejską, która no jest jaka jest, jak widać, jest niewielka, właściwie niektórzy mówią na to schron, ale po adaptacji przez mieszkańców, samych mieszkańców, służyła do tej pory dzieciom i mieszkańcom jako takie miejsce spotkań i różnych innych wydarzeń kulturalnych, które w tej miejscowości miały miejsce. Dzisiaj też, chociaż już wcześniej właściwie, można powiedzieć, że spełniło się marzenie szczególnie sołtysa, ale i mieszkańców tej miejscowości, bo od wielu lat mówili o tej świetlicy, o potrzebie budowania, konieczności. To było ich marzenie i cieszę się bardzo, że właściwie w dniu dzisiejszym, a może nie w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj podpiszemy umowę za chwilę, natomiast myślę, że w perspektywie kilku, może kilkunastu dni wykonawca pojawi się już na budowie i rozpoczną się konkretne prace. Wartość tego przedsięwzięcia to jest kwota około 708 tysięcy, z czego 63,63% jest dofinansowane ze środków unijnych, a dokładnie z regionalnego programu programu rozwoju obszarów wiejskich. Tak, dokładnie, precyzyjnie, bo to są pieniądze, które służą rozwojowi terenów wiejskich. To są oczywiście procent dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Zawsze przy takich inwestycjach część kosztów jest tak zwanych niekwalifikowalnych, które w 100% musi pokryć gmina. Inwestycja będzie oddana do użytku w przyszłym roku, też ze względów takich trochę problemów finansowych związanych z zabraniem 6 milionów podatków nam w ubiegłym roku, wiatrakowych tak zwanych. My finansowanie rozłożyliśmy na 2 lata, czyli część będzie finansowana w roku bieżącym i ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2020. To tyle z mojej strony. Nie wiem, czy wykonawca coś chciałby jeszcze dodać od siebie. Wydaje mi się, że tutaj... My pierwszy raz się widzimy i pierwszy raz realizujemy wspólnie inwestycje, ale mamy już tego typu doświadczenia, że niektórzy wykonawcy wiele inwestycji już realizowali na naszym terenie, ale mamy też takie dobre doświadczenie z tymi, którzy po raz pierwszy startują, wygrywają przetargi z najniższą ceną, ale to nie znaczy, że nie daj Boże z gorszą jakością, bo doświadczenie choćby z ubiegłorocznej inwestycji naszej związanej z budową czy z remontem, modernizacją przystani kajakowej w Karnie pokazują, że to są dobre doświadczenia i bardzo dobrze się układa współpraca. Liczę, że również na tej budowie tak będzie. To tyle na początek i w takim razie przystąpmy do podpisania umowy. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia i abyśmy się w równie dobrych humorach spotkali na zakończenie inwestycji przy odbiorze. Wszystkiego dobrego.